Dzisiaj na naszym talerzu w Bistro 11, gdzie po raz kolejny jesteśmy gośćmi, pojawią się żeberka. No i właśnie, proszę Państwa, jak jeść żeberka? Czy klasycznie sztućcami, czy też można je ujmować w ręce? Odpowiedzmy na to pytanie. Proszę Państwa, zawsze używajmy widelca i noża do jedzenia żeberek i wszelkich innych mięs z kością, na przykład kotlecików jagnięcych. Sięganie po tego typu potrawy rękami na oficjalnych przyjęciach, czy chociażby na obiedzie z rodziną, na spotkaniu biznesowym, mogłoby się wydać rzeczą nie na miejscu. Jeśli nakroimy żeberka tuż nad kością, to wtedy, proszę mi wierzyć, z łatwością oddzielimy jeden element od drugiego i potrawa będzie łatwa do spożycia. No a wracając, proszę Państwa, do randki czy do innych oficjalnych przyjęć, proszę sobie wyobrazić kogoś umazanego właśnie od żeberek, czy na przykład kobieta siedząca z takim mężczyzną przy randce odważyłaby się go pocałować na zakończenie, nie wydaje mi się. A zatem do żeberek zawsze nóż i widelec.